Cześć, zapraszam Was do oglądania tego filmiku. Dzisiaj dość nietypowo, bo będę robił prezent do youtubera z Brynnej. Nie do mnie, tylko do kogoś innego. I mam przygotowany taki forszt. Z tego forszta będę robił mu prezent. A dokładnie jego kanał nazywa się Kisiel Film. Może jeśli ktoś ogląda, to go zna, i teraz będę mu robił prezent. Zachęcam do oglądania, bo to jest dość nietypowa sprawa i podjąłem się tego, że chcę mu coś dać, i dzisiaj to zaczynam robić i zapraszam do oglądania. Będzie się działo. Kisiel Film napisany, zrobiony mniej więcej zarys, jak to będzie wyglądało. Jeszcze muszę gdzieś jego mniej więcej twarz tu narysować i też górę, bo lubi. No to dobra, no to gdzieś jademy dalej. To mniej więcej szkic, bo plan tu jest w głowie. Nie pokorzę wam to w głowie i dopiero jak to pójdzie dalej, to będę wam pokazywał na tym filmiku, jak to będzie dalej wyglądać. Teraz kolejny etap, to biorę i będę to tak wypalał. Tu mam taką wypalarkę tu i będę to tu wypalał, żeby już sobie mniej więcej zaszkicować, mniej więcej wiedzieć, gdzie co dalej zrobić. No, wiadomo, że ta twarz jeszcze gdzieś tam nie pasuje do tego, do kogo to idzie, ale to z czasem będzie wyglądać. To jadę.
kolejny etap za mną, jak żeście teraz oglądali. W miarę to wyszło, no prawie je podobny. Prawie je podobny do tego, co tu na zdjęciu. No drobne szczegóły, to tu wygląda taki mięśniak, no. Ale to nie ma źle. Dobra, jademy. Będziemy jechać dalej z tym. Teraz w międzyczasie jeszcze zmieniła gdzieś się koncepcja. Teraz to będę brał i tu to odetnę i to tu zostanie odcięte i tu będą takie góry w tym jakby obrazie. Bo mogę to tu dłutami, bo mnie dłuta, ale jednak lepiej to będzie wyglądało, jak to będę tu wytnę. Teraz to wezmę i kapkę wyszlifujemy, żeby to było lepiej widoczne i taki już lepiej mi się będzie z tym robić, jak to będzie wyszlifowane. No to idę szlifować. Teraz muszę jedynie zrobić drobne poprawki tu na tym. Bo jakże wyszlifował, to tu gdzieś tu brakuje tego. No i jeszcze pojadę dalej, tu będę takie drobne wykończenia i jadę z tym. Nieźle nawet to idzie. Co, czym dalej, tym bardziej mi się to podoba. Końcówka, jeżeli to już tak wygląda.
Nieźle. Jeszcze tutaj górę gdzieś muszę podkreślić i jeszcze tu jeden napis zrobić i pomalować to i to już będę kończył. Kapkę mało czasu, żeby to zrobić, bo szybko urodziny się go zbliżyły, no i trzeba było się pośpieszyć, a nie miałem za moc czasu, ale myślę, że to, że mu się to spodoba i będzie miał gdzie to dać. Dobra, jeszcze ostatnie szkice i kończymy to. Ostatni etap to jest malowanie teraz tego i jest barwny przygotowany i będę to malował i potem będę jeszcze to musiał zapakować i będzie podsumowanie tego, jak to wyszło. No to jademy z tym. To na tyle w tym dzisiejszym filmiku, jak się wam podobało, jak się kto zrobił i ten prezent do naszego youtubera, to super. Teraz biorę i jadę do niego i będę mu wręczał ten prezent. No to super, wierzę, że to będzie zaskoczenie, bo nawet nie wie o tym, że mam coś do niego. Dobra, jak się wam podobało, to super, zachęcam też do oglądania innych moich filmików i polecam się i widzimy się za niedługo. No to cześć!